Proszę Państwa, nic nie będzie, jeżeli nie będziemy mieli chęci. Tak troszeczkę dzisiaj przeskoczyłam na Jaworowicz. Dlaczego? Dlatego, że jak byłam raz dwa lata temu na Benemerenki, to spotkałam ją z Anitą, właściwie to może i trzy lata temu, na bankiecie Benemerenki. Są to nagrody wojskowe na Bemowie. To było bardzo daleko w klubie garnizonowym. Ona była i z nami rozmawiała, taka szczęśliwa, zadowolona, że będzie oglądała też Elkę Pierdzielkę. Dobrze, nie powinien się udać świat zrobić nim w czasie komunikacji, a zdarza się, że świat brakuje. Zdarza się, jeżeli jest bardzo duża popularność w naturalnej gdzieś w czasie jest, stara, ja to po prostu w ogromnej większości produkuje te świece zakład pracy chronionej w Chojnicy, gdzie te świece robią osoby niepełnosprawne, ten zakład też będzie narzuca swoją działalność i to wszystko jest taka spójna rzeczywistość. No, w ciągu paru dni nie da się 100 tysięcy świec wyprodukować, no, więc staram się domawiać, ale to zawsze może być ryzyko. Domyślam się, że kiedy pojawi się informacja, że oto świec zabrakło, jest panu miło. Nie, dlatego że każdy powinien mieć taką świecę w domu i już. Bo tu nie chodzi o liczbę, chodzi o to, żeby każdy musiał grzać w tym świetle. No ale z drugiej strony to też jest sygnał, że jednak ta akcja cieszy się wielką popularnością i że Polacy, mimo tych wszystkich podziałów i pewnych oporów, czy pewnych niechęci albo nieufności, jednak chcą się dzielić pomocą. Chcą się dzielić i to jest fenomen, który funkcjonuje. Nie wiem odkąd, no jak ja go obserwuję, to zawsze tak po prostu było, że Polacy są wrażliwi. To takie pytanie, jak się jest jakaś katastrofa za naszymi granicami i jest zbiórka na przykład na pomoc we Włoszech, prawda, to w Syrii, w Iraku. A dlaczego nie pomagacie w Polsce? A to tak nie działa w ogóle, dlatego że w Polsce pomagają 44 kraje decyzjalne, których to jest całym zadaniem, ale pomagają tylko w Polsce. Tylko tym się wyłącznie mówi. Zabawy ze Polska, jak osoba, która pomaga w Polsce za granicą. Jeśli ktoś chce pomagać w Polsce, to proszę pomagać w Polsce. Jeśli ktoś chce pomóc za granicą, to proszę pomagać za granicą. Jest to były Polacy. Wróćmy jeszcze do tych 16 spotkań, które się odbędą także w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w tym roku w 16 miastach. Co będzie można zobaczyć, z kim będzie można się spotkać, po czym porozmawiać. Caritas w Polsce to jest, tak powiedziałem, tyfilny decyzji. Każda ma swoją specyfikę. Duże miasta mają inną specyfikę, na przykład tam jest inny rodzaj troszkę pomocy, to są inne problemy, to są uzależnienia, to jest kwestia bezdomności. Mniejsze miasta, takie obszary trochę po-PGR-owskie, to jest kwestia bezrobocia, więc tutaj nie ma jednolitości, prawda? Każda Caritas z tych 16 wojewódzkich jest pytana o to, co posiada najcenniejszego, jakie są jej dokonania, czym się może pochwalić, albo i jaką najpiękniejszą historię opowiedzieć o swojej działalności. I właśnie to będzie robić. Czyli to będą Caritas miasta wojewódzkich. Jedno z jedzień odbędą, będą czekać na Państwa przed kościołami, przed katedrami i będzie można się z nim spotkać. Będzie można pytać o wszystkie szczegóły pomocy, jak pomagać, komu pomagać. Oczywiście, znaczy tak technicznie też jeszcze jakby mówiąc od razu, będzie o pomocy dzieciom. I dzieciom jakiej pomocy powiedzmy sobie. Konkretnie, czyli pomoc nasza od samego początku, bo też pomoc dzieciom jest najsilniejszym charyzmatem Caritas w Polsce, to jest pomoc dzieciom w zakresie wyjazdów wakacyjnych, które są niebywale zainteresowane, szczególnie w mniejszych miejscowościach, a to wpływa na cały rozwój człowieka. To jest pomoc w zakresie dożywiania, żeby się poprawiło pomiędzy zmianami w Polsce. Natomiast jeszcze nie jest to 100%, nigdy nie będzie. I trzecia kwestia to jest kwestia edukacji, dlatego że dziecko bez szansy do szkoły idące albo ze starym kierownikiem często chodzą do kary pomocy. Nie czuję tego, że zaprzepaszcza swoją przyszłość. A my musimy to czuć. Dlatego staram się to robić właśnie, również pomagać. Właśnie najpierw kolejne poprawki dla dzieciaków i pomoc w wypoczynku i pomoc taka żywieniowa. To są takie trzy najważniejsze rzeczy. A nie tylko pozwolone kwestie medyczne. Czasem są operacje zagraniczne dzieci, które kosztują kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. To też jest na to. Czasem są remonty ośrodków, na przykład stacjonarne dla młodzieży uzależnionej. Nie trzeba ten ośrodek uratować, też na to są pieniądze zbierne. To są takie wszystkie działania. To, co jest istotą, to jeszcze raz to powtórzę, nie ma globalnego konta. To jest pomoc wyczuwana w małych grupach, wspólnotach, decyzjach. Czyli bardzo dobre, głębokie rozpoznanie potrzeb i jest to tysiące wolontariuszy, którzy pracują cały czas. Gwarantują to, że to nie będzie tylko przekazanie paczki, a to będzie czułe spotkanie z człowiekiem i z pytaniem, dlaczego nie trzeba. Rozpoznanie potrzeb po to, żeby ta pomoc trafiała bezpośrednio do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
centrum, a małe grupy po to, żeby zachęcić, żeby sąsiad pomagał sąsiadowi. Tak to ma działać. Tak to właśnie działa, bo na przykład jak jest świetnie terapeutyczna, jest w Polsce 180, Karitas jest oczywiście więcej, bo tam są też inne, ale naszych jest 180. Przychodzą tam konkretnie dzieci z osiedla. I wychowawcy, którzy tam pracują, pracują i dziećmi, i rodzicami świetnie wiedzą, czego dziecko potrzeba. Jeżeli w domu jest przemoc, to się zdarza, prawda? To jest praca głęboka z psychologiem. Jeżeli są niedobory finansowe, brak książek, brak jakiś tam... Bardzo lekko się zająć pozalekcyjnie, szkoda, dziecko jest muzykalnione, a nigdy nie dostanie do ręki skrzypiec. No to właśnie po to jesteśmy, żeby dostało te skrzypce. I w tych miejscach, w tych świetlicach, ale też w tych parafialnych zespołach Caritas, to jest fenomen. Pół Polski sobie tych samopomocą sąsiedzką. Na 11 tysięcy parafii w 5 są właśnie takie zespoły i one, ich zadaniem jest wyczuwanie, wykrywanie potrzeb danej społeczności. Już się wybrałem, nie odpykaj. Konkretne rozpoznanie. 3 miesiące czekaliśmy, numer buta. To jest działanie bardzo potrzebne, żeby zrobić potrzebne, żeby stanowić na niektórych. To nie są działania, to nie są bardzo głośne, bardzo wyraziste akcje. Wie pan co? Trudno się tym chwalić. Media się czasem zwracają. Znajdźcie nam rodzinę, która otrzymała pomoc, a inną potem opowiedzmy. To nie jest takie łatwe, bo kto chciałby powiedzieć o tym, że jest biedny, że ma kłopoty finansowe, że zmarł mu ktoś bliski, że płaci za leki. To ileś tysięcy złotych, nawet myślę, że za takie przypadki. Gdzie pudełeczko leków kosztuje 40 tysięcy złotych, myślałem o emeryturacji, nie, i tam są dzieci, to by się dziecko robiło. Zdarzają się takie historie. To trzeba wielkiej odwagi i przekroczenia jakichś granic. Mało osób jest na to gotowych, nie będę tego nie godzić, bo szanowni chcę, bo chwalenie się tymi historiami nie jest tematą. Z jednej strony, tak, to jest to, prawda? A z drugiej strony są rzeczy, które nam się wydają powszechne, jak na przykład ubóstwo, czy też szkody wywołane przez alkoholizm, które upokarzają człowieka, ale też przechodzimy nad nim do codzienności. Przewlekliśmy? Tak, tak jest z bezdomnością. To jest może inny obszar niż dzieci, ale bardzo dobry, jeśli chodzi o analizę zjawiska. Stworzyliśmy, tak sądzę, w większości, może się nie wszyscy, ale ubóg to, do których nasze świadomości zepchnęli się bezdomni. Takich brudnych dziadów, którzy brzydko pachną, prawda, i trzeba wzywać Straż Miejską. I jest to straszliwy stereotyp, który niszczy bardzo wiele osób, dlatego że jak poszukamy się, zastanowimy, to się okaże, że na 10 osób 7 osób bezdomnych. I wszystko było nie dobrze. W środę już jej wyskoczyły dwie takie kroski na ręczce. To jest też wyglądało to tak, jakby komar. Że my się łatwo oswajamy z tą rzeczywistością, nie próbując ratować ludzi. Wspomniał pan, że trudno chwalić się pewnymi osiągnięciami, trudno mówić o tej pomocy, chociażby dlatego, że wiele osób, które tej pomocy doznały, wstydzi się przyznać do swojej biedy czy do swojej trudnej sytuacji. Ale z drugiej strony być może też powinniśmy się z tymi przedsięwzięciami, bo chyba za rzadko mówimy o pomocy po prostu. A to jest w ogóle bardzo ważny temat. Dlatego, że pomaganie kojarzy nam się z procentem od państw, z procentem od wolnego czasu, którzy to są dnia. Tak może być. Ktoś, prawda, rękę wyciąga na ulicy, nie pomaga. Ach, chyba nie jestem dobrym człowiekiem, albo czy naprawdę jestem dobrym człowiekiem, albo może na tym dwa razy wrzucę. Natomiast mi się tak wydaje, że ktoś, który na tym myślałem, ale z tego, co widzę, z tego, co czytam, słyszę, to takie słowo miłosierdzie, które teraz tutaj się przybiło. To właśnie nie jest ten proces od czegoś, tylko to jest istota człowieczeństwa. Być człowiekiem to znaczy mieć swoją godność. Tak? I pomaganie polega na zachwycie nad drugim człowiekiem i nad wsparciem tego człowieka, żeby on podnosił swoją godność, bo jest piękne, bo jest ważne, bo jest niesamowite. Od dziecka z okna życia posłowa bezdomną, każdy jest obdarzony tym samym niesamowitym człowieczeństwem. I pomaganie to jest zachwyt, próba wydobycia człowieka i oczyszczenie obrazu, nie? Czasem zamazanego, czasem przeproszonego jakimś nieszczęściem, ale tam zawsze jest światło i to właśnie jest pomaganie. Trzeba chcieć to dostrzec, trzeba umieć to dostrzec, a to nie zawsze jest proste. To może być wielka pasja, każdemu polecam wyciągnąć rękę i nawet zamiast zapalić świecę, powiem tak odważnie, bo przecież nie ilości są ważne, to pójść do świetlicy, których w Polsce jest wiele, w każdym mieście jest taka świetlica. Weź bardzo innego i to gówno będę słuchać. Nadywanie z dziećmi zbierki. Gwarantuję, że coś się ma. To na zakończenie jeszcze kilka zdań, już taka
się pod tego zmianę, pierdolą, ma dziecko zjebane za sranę. Karitas w 16 miastach. Dziecko morduje mi chuj w dupie dzieckiem. Mogę nawet je zabić, zgwałcić. Mam tu świeżo, jakby sam jestem trochę wstrzaśnięty, ale ja mogę utopić w jeziorze warszawskim. Może nie nasze, ale dla nas człowieczeństwa. Jest taka akcja w Karitasie, którą zrobił Wacki Bohater. To jest akcja, która opowiada o osobach, o dzieciach najczęściej, które bardzo odważnie walczą ze swoją chorobą, z jakimiś przypadłościami. Jeden z naszych wolontariuszy, Karitas, obecnie lat 17, no, to ale się włączyło się, właśnie prawdopodobnie zbiera środki na inne dzieci, żeby one otrzymały jakieś wsparcie. Muzylę zamiast chromy włączyła, a na chromie nie ma. Oddał, jestem Azylę, oddał i wtedy wyjdzie. Chromę włączyła. Harcerz, żeglarz, karateka, miał straszliwy wypadek na skuterze. Został poturbowany bardzo ciężko. 6 miesięcy w szpitalu, 5-krotnie mówiono rodzicom, że on nie przeżyje. Oni się 5 razy z nim żegnali. Miał 2% szans na przeżycie. Krzysiek przeszedł to wszystko, wrócił do domu. Ja też nie lubię, jak ten żydowski handel się włączy sam. Zmienił tylko swoje myśli, teraz to jest takie światło, które właśnie płonie w człowieku. I on też otrzyma pomoc z Iginy Godzia, pomoc dzieciom. Paweł Gęska, Caritas Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wojtek, utargam nam czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Amika w zestawie taniej o 367 zł. Kurwa! Chemiska się włączyła. Ja tak mam. A ty masz skryty i przejrzyste. Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję ordynację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina Ceamet to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina Ceamet, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Rutina Ceamet polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. I jak? Dowieziecie? Teraz darmowa dostawa w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.